Cześć kochani, witajcie. Jak już widzicie po tytule, zapraszam Was dzisiaj na haul z Nexta, na co wydałam 1110 zł. Wiem, że lubicie baby haule. Dawno takiego baby haula nie było, dlatego że ja chyba ostatnie zamówienie w Nexcie robiłam w zeszłym roku na wiosnę, jak zamawiałam Zosi letnie sukienki. Także nie za często te filmy się pojawiają, a tak dużego zamówienia to nie robiłam chyba ho, ho, ho. Myślę, że takie duże zamówienia robiłam ostatnio, nie wiem, chyba przed porodem. Głowy nie dam, ale tym razem złożyło się tak, że chciałam zamówić Zosi piżamy i stwierdziłam, że jak już zamawiam piżamy, to zamówię jej też sukienki, jak zamawiam sukienki, to zamówię krótkie spodenki, jak zamówię krótkie spodenki, to może zamówię bluzkę z długim rękawem. No i wyszło mi bardzo duże zamówienie. Mam teraz mało czasu, bo za chwilę muszę jechać po Zosię do przedszkola, także szybkim tempem nagrywamy ten haul, dlatego że ja po południu dzisiaj idę do dentysty wyrywać zęba i boję się, że przez kolejny tydzień nie będę w stanie tego nagrać, a już chciałabym te rzeczy rozpakować, uprać i żeby Zosia mogła chodzić. Także mam nadzieję, że to nagranie wyjdzie. Nagrywamy też dzisiaj chyba po raz pierwszy taki poważny film z mikrofonem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, że nie będzie tutaj za dużo szelestów z folii. Zastanawiałam się, jak to nagrać. Może też na płasko niektóre rzeczy Wam później pokażę, ale teraz chciałam nagrać tutaj moją gadającą do Was głowę. Mam nadzieję też, że ze światłem jest w miarę ok, dlatego że muszę się posiłkować lampą, dlatego że już dochodzi godzina 15. No i niestety na dworze robi się już pomału ciemno. Niestety o tej porze roku tego światła dziennego mamy bardzo mało, bardzo krótko, no i trzeba się ratować sztucznym. Także teraz trochę poszeleszczę. Tutaj jest ta ogromna paczka, większa ode mnie i ogromnie ciężka. Pan kurier ledwo ją tutaj wniósł. Postaram się teraz wyjąć to z folii, żeby nie szeleścić i już Wam wszystko pokazuję. Wszystkie te rzeczy nadal są w folii, także będzie ciężko. Muszę to szybko rozpakowywać i Wam pokazuję. Tutaj pierwsza rzecz to jest sukieneczka. Sukieneczka z długim rękawem, taka zielona. Ja te rzeczy wszystkie zamawiałam w rozmiarze 5 do 6 lat. To jest rozmiar bodajże 104 do 110, o ile dobrze pamiętam. Starałam się, żeby to było większe, bo nawet we własnym vlogu zeszłorocznym sprawdziłam, że poprzednio zamawiałam Zosi rzeczy w okolicach rozmiaru 104, więc teraz brałam rzeczy w okolicach rozmiaru 110. I tutaj mamy bawełenkę, długi rękawek, sukienusia, myślę, że będzie ciut za duża, ale to nie szkodzi. Mam nadzieję, że Zosia do niej dorośnie, ewentualnie nam się zbiegnie w praniu. Natomiast ja Wam muszę, może jeszcze nagram jakieś przebitki do tego filmu, pokażę Wam piżamy, które mamy ponad rok, dlatego że Zosia zaczęła, jak zaczęła chodzić do przedszkola, to jest półtora roku temu prawie, to ja jej kupiłam właśnie piżamy w Nexcie i z tymi piżamami się nie dzieje absolutnie nic, dlatego właśnie zamówiłam i one też są z takiej właśnie fajnej bawełenki. Także tutaj mamy pierwszą sukieneczkę. Tutaj kolejna sukienka, tym razem z krótkim rękawem i w zeszłym roku też nam się świetnie sprawdziły sukienki z krótkim rękawem. Ja chyba zamawiałam Zosi ze 3 i ona do dzisiaj w nich chodzi bardzo chętnie, ale już zaczynają być troszkę za krótkie. Także na kolejne lato, na kolejny sezon, kolejne sukienki. Myślę, że na pewno będą za szerokie, tak teraz na to patrzę. Nie było identycznych wzorów jak zeszłoroczne, ale też mamy tutaj wzór kwiatowy. To jest sukieneczka z krótkim rękawkiem w jakieś kwiaty i kolibry. Bardzo mi się ten wzór spodobał, pomimo tego, że jest niebieska, to ma dużo różowego w sobie. I tutaj oczywiście też 5-6 latek. Jak uda mi się dotrzeć do kartki z cenami tego zamówienia, to też Wam postaram się wrzucić ceny. I jak już jesteśmy przy sukienkach, to sukienki zamówiłam chyba 3, tak mi się wydaje. Wydawało mi się, że 2 z długim, 2 z krótkim, ale widzę, że chyba są tu 3 sukienki. Tak, zamówiłam 3 sukienki, już Wam pokazuję. Tutaj mamy kolejną sukienkę z krótkim rękawkiem, to też jest rozmiar na 5-6 latek, krótki rękawek i tęczę. Bardzo mi się spodobała ta aplikacja i ta tęcza. Ta sukienka nie jest różowa, ona jest taka rdzawa, ale Zosia bardzo lubi motyw tęczy, także mam nadzieję, że jej się spodoba. I jeśli chodzi o rozmiar, to również 5-6 latek.
I ostatnia sukienka, jaką zamówiłam, aha, czyli wzięłam dwie z długim rękawem, dwie z krótkim. Widzicie, matka już nawet nie pamięta, co zamówiła. To jest sukieneczka z króliczkiem. Gdzie ten króliczek? A, na dole jest ten króliczek. Bardzo słodziutki, różowa. Też jest dosyć szeroka. Ma długi rękawek i myślę, że ona będzie i na wiosnę, i na jesień. Dlatego, że nam właśnie ostatnio rzeczy wystarczają na dwa sezony. Czyli na wiosnę i na jesień. Czasami może jeszcze troszkę dłużej. Bardzo fajna, taka prążkowana bawełna. Góra różowa. Dół z kwiatuszkami, mięciutka, milutka bawełenka, no i ten zajączek po prostu jest mega słodziaśny. Teraz zestaw piżam, zestaw, z powodu którego było całe to zamówienie robione, i muszę powiedzieć, że pokazuję Wam go w folii, bo on jest nawet tak bardzo elegancko zapakowany. I myślę, że jeżeli szukacie jakiegoś prezentu dla dziecka albo dla przyszłych rodziców, to ciuszki, piżamki, bodziaki, pajacyki z Nexta to naprawdę jest świetna opcja na prezent. Ja jeszcze Nexta uwielbiam za to, że mają właśnie trzy paki czy wielopaki. I tutaj za chwilę też Wam pokażę właśnie zestawy spodenek i bluzeczek, dlatego że nie muszę się zastanawiać, co z czym skomponować, tylko zamawiam sobie zestawy i są gotowe kompozycje, albo sobie zamawiam trzy pak piżam i mam temat z głowy. I tutaj właśnie taki trzy pak piżam, ten wzór się chyba nazywał wróżki. Jak uda mi się wszystko podlinkować, to postaram się też zostawić Wam linki do tych rzeczy. I tutaj mamy pierwszą piżamkę. To jest bluzeczka i w ogóle jestem w szoku, jak to jest ładnie wykonane, jakie te malunki są śliczne i ona ma takie brokatowe zdobienia, które się pięknie mienią. Mam nadzieję, że nie będą drapać. Ciekawe, czy się spiorą, czy nie. I do tego oczywiście są spodeneczki w ten sam wzór. O, jakie długie. Tak, tutaj mają na dole fajny ściągacz, spodenki i one mają takie fajne przeszycia na pupie. Także nie pomylicie ich z żadnymi dresami, dlatego że mają takie piżamowe przeszycia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że te bluzeczki są tak ładne, że to spokojnie może robić za bluzkę taką wyjściową, a nie piżamy. Także zestaw we wróżki tutaj jest pierwszy. Tutaj widzę, mamy różową bluzeczkę w kwiaty. Tak, tu nie ma nic namalowane. I do tego też różowe spodeneczki. Bardzo mięciutka bawełna i ona jest taka troszkę grubsza. Ja to bardzo lubię, dlatego że Zosia nie przykrywa się i nie lubi się przykrywać w nocy, więc właśnie w sezonie takim jesienno-zimowym ubieramy jej piżamy z długimi rękawami, z długimi nogawkami, żeby jej było cieplej. Na lato ubieramy jej krótkie spodenki i krótkie rękawki. I tutaj ostatnia piżamka, taka z dwiema wróżkami i widzę, że one też tutaj mają takie piękne falbaniaste spódniczki. Bardzo ładna jest ta bluzeczka i do tego akurat w innym kolorze spodenki, spodenki w kolorze różowym w groszki. Także mamy trzy zestawy piżam. I teraz będą moje ulubione wielopaki. Tutaj właśnie mam wielopak. Tu są bluzeczki z długim rękawem. Zaraz Wam je dokładnie pokażę. I do tego jako osobna sztuka wielopak spodenek w tym samym kolorze. Także można robić albo zestawy pasujące, albo zestawy identyczne. Bardzo to ułatwia sprawę w ubieraniu, w praniu, bo mamy podobne kolory. Ja bardzo lubię takie rozwiązania. I widzę, że nie wiedziałam, jakie te getry będą. One są z takiej prążkowanej bawełny, także bardzo fajne. Troszeczkę cieplejsze, takie właśnie na jesień, a może nawet na teraz. I jeśli chodzi o kolory, to mamy tutaj blady róż w kwiaty. Następnie mamy takie bordowo-fuksjowe, mamy beżowe w paski, mamy fioletowe i ostatnie są w takie kwiatuszki drobniutkie. I do tego bluzeczki. I widzę, że te bluzeczki są fajnie wykończone, bo mają takie mankiety z falbaneczką. I bluzeczki dokładnie w tych samych kolorach, czyli beżowa w kwiaty, fuksjowa, taka jagodowa, bym powiedziała, jasna, ciemna, w paseczki i ostatnia w kwiatki. I jeśli chodzi o zestawy, to ja również bardzo lubię z Nexta zestawy na lato. Już 2 lata z rzędu mieliśmy zestawy i muszę powiedzieć, że bardzo nam się to dobrze sprawdza, o tyle, że sprzed 2 lat zestaw był tak jakby na 2 lata i myślę, że zeszłoroczny zestaw też będzie na 2 lata, dlatego że może bluzeczki będą troszkę przykrótkie, ale w spodenki Zosia do dzisiaj wchodzi w spodenki letnie z zeszłego roku, w takie geterki kolażówki. Także na pewno jeszcze będziemy ich używać, ale tutaj zamówiłam jej też nowy zestaw.
zestaw na lato i to też jest ta bawełna prążkowana, także bardzo fajne. Z takiej bawełny prążkowanej Zosia jeszcze nic nie miała, ale fajniutkie to jest, milutkie. I tutaj mamy zestaw bluzeczek z krótkim rękawem i właśnie też z tą falbaneczką i do tego wielopak spodenek. Fajne takie szerokie nogawki, też właśnie takie falbaneczki na końcu i kolory dokładnie takie same. Ja może za chwilę na płasko Wam pokażę, ale tutaj mamy takie brudne róże, mamy też beże, mamy paseczki. No może niektóre kolory nie są zbyt praktyczne, ale postaramy się tego nie wyciorać. Także to kolejny zestawik i ja też już po prostu kompletowanie garderoby mam dzięki temu z głowy. I jeszcze został mi ostatni zestaw do pokazania, a mianowicie oprócz sukienek, oprócz piżam i oprócz tych zestawów, komplecików, zwłaszcza letnich, to bardzo lubię dresy z Nexta. Zosia już chyba miała przynajmniej trzy dresy z Nexta. Jeden był taki bardzo malutki, w którym chodziła do żłobka, ale był piękny, z falbaneczką, w kwiatuszki i naprawdę robił robotę, bo żadnego innego dziecka w takim dresiku nie widziałam. Teraz ma aktualnie jeden mniejszy, drugi większy, też dwa zestawy. Jeden jest granatowy, a drugi ma taki właśnie w róże, w kwiaty. No i chciałam jej zamówić kolejny dresik, dlatego że ten właśnie różowy zaczyna być przykrótki. Więc mówię, dobra, to jak już robię takie zamówienie, to zamówię jej też dresik. I pierwszy raz udało mi się zamówić ten dresik z bluzą rozsuwaną. My wolimy takie bluzy. Zosia zdecydowanie woli takie bluzy. Miała już jedną bluzę rozsuwaną z Nexta. Nadal ją ma taką zieloną w kwiaty, też bardzo ładną, ale ona też już jest troszkę mała. Natomiast z kolei do tej zielonej nie udało mi się spodni zamówić w zeszłym roku. Także teraz ma taką różową bluzę w takie delikatne kwiatuszki. Bluza jest z kapturem. Widzę, że ten kaptur ma nawet takie słodkie uszka tutaj. Także bardzo fajnie. I oczywiście jest to mięciutkie, milutkie. Zaraz zobaczę, czy ma tu polarek. Tak, ma to taki mięciutki, misiowaty polarek w środku. Także ta bluza będzie bardzo ciepła. I myślę, że zaraz to wypierzemy i zaczniemy w tym od razu chodzić. I do tego spodnie dresowe. Takie piękne, różowe w kwiaty ze ściągaczami na dole. My najczęściej dresy, no albo jak jest zimno, to nosimy warstwowo, albo ja lubię Zosi ubierać dresy na basen, dlatego że mokre, takie wilgotne dziecko, świeżo wytarte, ciężko się ubiera w jakieś obcisłe ubrania. Także na basen obowiązkowo potrzebujemy dresy, zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. I to już cały mój haul z Nexta, nagrany w trybie ekspresowym. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Mam nadzieję, że wszystko było widać i że wszystko było słychać. Postaram się Wam też tutaj napisać ceny i postaram się dać też linki w opisie do wszystkiego, co tutaj zamówiłam. Mam nadzieję, że jeżeli Wam się te rzeczy podobają, to jeszcze je sobie upolujecie. Ja jestem naprawdę z jakości Nexta mega zadowolona. Postaram się Wam też pokazać właśnie piżamę, którą mamy 1,5 roku i z którą nie dzieje się absolutnie nic. Słuchajcie, nie wyszła ani jedna nitka. Ta piżama nie jest w ogóle zmechacona, a używamy jej non-stop. To są te stare piżamy z Nexta, które Wam obiecałam pokazać. To był też taki trzypak, jeszcze do tego była zielona, ale chyba jest gdzieś w praniu. I słuchajcie, z kolorami się nic nie stało. Chciałam Wam pokazać tą beżową. Ja ją piorę z różnymi kolorami, i z niebieskimi, i z czerwonymi. Czasem daję chusteczki do te antyfarbowaniowe, ale kolory tutaj, nic się z tymi kolorami nie stało. Tutaj pod pachami się nie zmechaciły, nic się z tym bawełną nie stało. Tutaj są spodnie, newralgiczne miejsce między nogami. Też nic się nie stało, nie zmechaciły się. Tak samo ta fioletowa, też nic tutaj się nie dzieje. Jedyne co, to są teraz wymiętolone, bo ja tego nie prasuję. Tutaj, no, nie widać, że to jest używane 1,5 roku. Naprawdę wygląda ten materiał bardzo dobrze. Tutaj znowu spodnie, też nie widać żadnych zmechaceń. Jedynie czasem te nitki, no to już widać, że po praniu. O, tutaj teraz widzicie w kamerze, że ten materiał, no, jest taki troszkę już dużo razy prany, ale nie ma ani jednego zmechacenia. Nic się z kolorami nie podziało. Kolory są tak, jak były w nowych rzeczach. Także naprawdę jakość tych rzeczy po 1,5 roku używania jest mega. One wyglądają, zwłaszcza ta beżowa, praktycznie tak, jak wyjęłam je z paczki. I tutaj jeszcze dla przykładu sukienka, też właśnie z zeszłego roku sukienka. Ona jeszcze jest ok, ale już jest taka troszeczkę krótka. Także za miesiąc, dwa może być za krótka. I też
Ani z kolorami się nic nie stało. Zobaczcie, to jest beżowy, tutaj nic nie pofarbowało. Te malowanki to nie są właśnie nadruki, nie są wprasowanki, tylko jest materiał malowany. Także nic się z tym wzorem nie dzieje. On się nie spiera, nie blaknie. Ja to suszę normalnie w suszarce bębnowej. Jedyne co się dzieje, to tutaj odwija się brzeg i wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że nie wiem, czy się nie pokurczyły nici w suszarce bębnowej. Może żelazkiem dałoby się to zaprasować, żeby się tak nie odwijało. To jest jedyny minus, jaki się pojawia czasem w tych sukienkach, ale to też nie zawsze. Rękawki się na przykład nie wywijają tutaj, tylko ten dół. Także to można by żelazkiem przyprasować, żeby się nie odwijało, ale tak poza tym absolutnie, absolutnie nic się z tym nie dzieje. Także jakość tych rzeczy jest naprawdę mega, chociaż tanie nie są, zwłaszcza te piżamy. Ten zestaw piżam był najdroższy tutaj z tego wszystkiego. No ale jeżeli jest to jakościowe, to można to na przykład potem komuś odsprzedać, albo przekazać innemu dziecku, albo zostawić dla następnego dziecka. Ja bardzo nie lubię takich rzeczy, które po 4-5 praniach robią się jak szmata do podłogi, a niestety takie rzeczy zdarzają się w innych markach i w innych markach z jakością zależy, jak się trafi, a jakość rzeczy z Nexta jeszcze mnie nie zawiodła. Także ja już uciekam, lecę odebrać dziecko z przedszkola, lecę do dentysty, a Wam już dzisiaj życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa!